Zmiana regulaminu związana jest z poprawą skutecznego zarządzania i miastem, i rozwojem miasta. I chociażby podporządkowanie panu prezydentowi Arturowi Szymczykowi wszystkich biur i wydziałów, również i jednostek organizacyjnych, które są odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji, realizację inwestycji, a następnie za nadzór nad eksploatacją wybudowanych urządzeń, jest tu logicznym dopełnieniem tego, co do tej pory robiliśmy, bo w części te komórki były podobno w części pod panem prezydentem Szymczykiem. Wpisanie dyrektorów departamentów jest niczym innym jak utrzymanie tego stanu rzeczy, który był do tej pory. Z tego, co uzgodniliśmy z panem prezydentem Szymczykiem, nie będzie powoływał dyrektora departamentu, który koordynowałby te komórki. On chce robić to sam. W moim przypadku, mojego pionu, dyrektorem departamentu będzie pani dyrektor Joanna Żydkowska, czyli dyrektor kancelarii, a zatem zostaje to, można powiedzieć, w obszarze już zatrudnionej osoby, niezwykle kompetentnej i tej, która w sposób niezwykle skuteczny zapewnia koordynację komórek organizacyjnych. W przypadku pionu oświaty pan prezydent Banach wypowiedział się, że nie będzie wnioskował o powołanie dyrektora departamentu, a w przypadku pionu pani prezydent Lipińskiej jeszcze na tym pani prezydent analizuje się i na tym zastanawia. Czyli na dzień dzisiejszy powołana jest jedna osoba, Joanna Żydkowska, dotychczasowy dyrektor Kancelarii Prezydenta. W zakresie tych samych obowiązków to będzie finansowe? Tak, to znaczy obowiązków nie, bo te obowiązki są szersze niż tylko kancelaria, bo pod prezydentem, w pionie prezydenta są również inne komórki. Ale on dalej będzie dyrektorem Kancelarii Pańskiej, tak? Nie, będzie dyrektorem departamentu koordynującym całość struktury, która mi podlega. Jeśli chodzi o Departament Kultury? Nie ma departamentu, to jest departament, bo pominąłem, nie, pani Beata Stepaniuk również nie wnioskowała o powoływanie dyrektora departamentu, czyli w tym pionie również ona będzie bezpośrednio realizowała. Czyli będzie dyrektor departamentu jednocześnie? Nie, słuchajcie państwo, to jest rodzaj dyrektora generalnego, tak? O, tak bym to powiedział, który może być przydatny i równocześnie może go nie być, jeśli zastępcy prezydentów przyjmują na siebie te funkcje, postanowili przejąć. Stąd z oczywistych powodów w strukturze zapisane możliwości powoływania nie są wykorzystane. I pion, pani skarbnik i sekretarz, tak samo? To samo, bez zmian. Tak jak do tej pory było.